Zastanawiałem się ostatnio, dlaczego hype na Fortnite tak bardzo mocno spada. Doszedłem do wniosku, że znudziliście się skinami, którymi wszyscy grają aż do pożygu. No i pomimo tego, że mam na swoim koncie setki skinów, to zawsze widzicie te same. Dlatego w następnym odcinku najbardziej lajkowany komentarz z propozycją skina wygrywa i pojawi się w filmie. Proszę, tylko nie rybcia, dobra, bo... Ale wracając do tego odcinka, postanowiłem zdobyć nowe skiny, ale w nieco odmienny sposób. Z pomocą przyszedł mi znany portal aukcyjny i oferta konta za... 5 złotych. Ale oczywiście nie mogłem go kupić, bo to niezgodne z regulaminem Epic Games. No i umówmy się od razu, że każdy 1000 lajków pod tym filmem to dycha dołożona do następnego konta na następnym filmie. A w tym odcinku sprawdzę, czy opisy wszystkich tych aukcji to totalny skam i jak długo moje nowe konto będzie nadal moje. Dobra, jesteśmy już za Allegro, ty... Opony zimowe, ty. Ja nie wymieniłem opon zimowych u siebie jeszcze. Czy mogę trafić do więzienia za brak opon zimowych? No co ty pierdzielisz? Ja nie do końca umiem czytać, ale wychodzi na to, że na 10 lat. Szukam konta Fortnite i oczywiście interesuje nas od najniższej ceny. No co ty gadasz? Za trójeczkę mogę mieć konto normalnie do 150 skinów. Przecież to brzmi i pachnie takim skamem, że nawet wysiedzieć tu nie mogę. Konto może posiadać fałdolce, nie jest to żaden krak. Na bank! 100%! Żaden krak, wiadoma sprawa. W Mystery Boxie można znaleźć od 0 do 150 skinów. Czyli co, ja mogę kupić to i dostać świeżutkie konto z zerem skinów totalnie? No przecież to jest skam, to jest ewidentny skam. Możliwość skórek takich jak Black Knight. Ta półka cenowa nas nie interesuje. Ja szukam takiej, wiecie, prawdziwej, potężnej oferty za 5 zł. Dobra, tu jest za piątaka niecałego i tu jest napisane, że konto posiada minimum jednego skina. I to już mnie interesuje, to już jestem zainteresowany. Tylko żeby to nie było tak, że oni kuźwa Bambika traktują jako jednego skina. W Mystery Boxie można znaleźć od 1 do 500 skinów. Do 500 skinów za piątaka. Normalnie, proste, że tak. Określenie skin może tyczyć się różnych kategorii w szafce. Aha, aha, czyli jakiś kilof na przykład bambikowy, darmowy tam może być. Zdjęcie kup teraz, że o ty mendo. Dobra, ja go sprawdzam. Ja klikam, sprawdzam i kupuję. Znaczy się, ja nie kupuję. Nie kupuję tego, nie kupujcie takich rzeczy. Nie kupujcie, bo to jest niezgodne z regulaminem PGA. Można bana dostać. Te konta to kraki, skamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie róbcie tego absolutnie. Nie? A ja w tym momencie idę się zalogować po prostu na moje konto, które kiedyś założyłem dawno, dawno temu i prawie zapomniałem, że je mam. Kuźwa, kogo ja oszukuję? Ogólnie sprawa wygląda tak, że wziąłem i kupiłem sobie 3 konta, w razie jakby któreś nie działało albo coś w ten deseń, i próbowałem się na nie zalogować, na każdy z nich, po 3 dniach i żadne kuźwa nie działa. Więc to jest totalny skam i ja już teraz na wstępie was ostrzegam, żebyście absolutnie tego nie robili, bo to jest tylko strata pieniędzy dla was. No jak sami teraz możecie zobaczyć, jestem tutaj na wiadomościach od Allegro i tak dalej, próbuję się zalogować, skopiowane hasło, skopiowany mail elegancko i to kompletnie nie działa, ale kupiłem 4 konto i mam nadzieję, że na to będę mógł się zalogować zaraz po otrzymaniu danych. Pierwszy rzut oka na nowe konciwo, słuchajcie. Udało się zalogować i ja tutaj nie mam, kurde, żadnego skina na starcie. To jest zły omen. To jest bardzo zły omen. Ale dobra, nie przejmujemy się. Wchodzimy do szafeczki, sprawdzamy, co tam jest. Jezus Maria, tutaj nie ma żadnego kuźwa skina. No normalnie mam nowe konto Fortnite. Jakbyś chciał je kupić, to musisz powiedzieć mi, za ile byś je chciał kupić. Za darmo to uczciwa cena. Nie, nie ma takiej opcji w ogóle. Od razu ci mówię, nie ma. Ty się w cudaka bawisz, o co chodzi? Pokaż mi może te konto, ty, przecież jak mam kupić konto, którego jeszcze nie wiedziałem. No Bambik na razie, dobra, słuchaj, zaczynam od lotni, patrz, tyle lotni jest, zobacz. Stary, wiesz, ja tyle to ja miałem, ale nie będę nawet mówił. Nie no, stary, co ty za pokazujesz za lotnia? Ale trochę więcej jest już, nie? Nie, dalej. No co dalej, no zobacz, tu dalej. Parasolki za Wina, ty tu taka elegancka, no nie chcesz kupić takiego? A pokaż sztandary. Co są kuźwa sztandary? Lewy dolny. Tu? O, ale sztandar! No to patrzcie w ogóle, dobra, no, nie, to jest kamerskie jakieś, dobra, kilofy stare, zobacz to. O, i to jest fajny kilo. To jest fajny? A to jest domyślny? Domyślny, no. Co? A ten, no tak, no to jest nowy domyślny przecież, chapterowy. Ej, słuchaj. Ale fajny, podoba mi się. Podoba ci, no to ja wiem, że ci się podoba, to dobrze, mam nadzieję, że cenę podbijesz, nie? Zobacz, ile kilofów ty za normalne tak, do pykania. Za darmowy kilo podbije cenę. Na ten moment konto mi się podoba. Dobra, to teraz czekaj, uwaga, plecaczki. Ja nie, to jest moje, stare, to jest moje, nic nie wydałem pieniędzy przecież. I ty poszedłeś do banku po tą chwilówkę? Po chwilówkę, tak, no. Opłacało się? Nie, tak, opłacało się, zdecydowanie, że tak. To dobrze. Na ten moment, jakby miał te konto wysłać na co najmniej 10 tysięcy dolarów. Cieszę się, mam nadzieję, że odkupisz za tyle ode mnie. No, ale ja dolarów nie mam, mam PLN, a w PLN-ach to tak nie jest, 20%. Aha, okej, dobra, to teraz ci skiny pokazuję, dobra? Jesteś gotowy? No, jestem.
jak to mam plecak, a skinów nie ma? Stary, nie mam pojęcia. Nie wiem, co tu nie zostało, ale zostałem oskamowany totalnie, rozumiesz to? Powiem tak, jeżeli na ten konto wydajesz więcej niż 20 zł PSC i to nie są żarty, to zostałeś totalnie oskamowany. Nie, no w ogóle, stary, to jest konto za darmo. To w ogóle nie powinno się płacić, on ci powinien dopłacić, ten ziomek, który ci to sprzedał. Dobra, ja ci zdradzam, wydałem na nie piątaka, stary. Jezus Maria, już myślałem, że powiesz 50 zł. Postanowiłem, że to konto trochę odpicuję, słuchajcie, i sprawię, że jego wartość znacząco wzrośnie, wbijając oczywiście parasolkę z tego sezonu, no bo tej nie było. Co tam dary japy, ty? Co to było w ogóle? Nieważne, ląduję, robię 25 fragów, co najmniej, tak mi się wydaje przynajmniej, i wygrywam gierkę. Tak o, łatwiutko, pompka. O, siema mordo, ale one-shotowiec, ty, co jest? Ole, chłop strzelił. Ty, tu jest chyba kolejny. No dobra, przebijaj się. Dobra, on nie chce wyjść, ja do niego wyjdę. Gdzie jesteś? No, no ty, no wyparował, ty. O, siema. Co robisz tam? To nie tak miało być. Mogę go trafić? Halo? Dziękuję. Ta broń jest w ogóle niecelna. Ja kropką na niego, a to on nie dostaje. Siema. O, kurde, ale dostajesz, byku. Nie chcesz już zginąć? Siema. Następny, ty. O, ty kurde menelu. O, ty menelu. Leżysz, o, ja pierdzielę, ale było blisko. To było close. To było close. Let's go. Nie no, miejscóweczka wyczyszczona jest elegancko, ty. Ja nie wiedziałem, że jest Marty w takiej formie. Ale dostał, ja pierdzielę. No gin, proszę. Gin. Dobra, ja pierdzielę. Nie wiem, co jest z tym aimem. Nie wiem, co jest z tą bronią. Ja chcę chyba skara jednak. O, tu kolega jakiś. O, kurde. Leżysz! Woohoo! Jak powyjaśniony, ty, co jest? Typek! O, ty kurde, mendo. O, ty, będziesz mnie za tym radzał? Dobra, gościu, weź. Bo tam chyba typek jest. Tam jest chyba typek, to jest mój 8 frag, słuchajcie. Ja już 20 chyba nie dam rady zrobić. Postaram się oczywiście, ale pewności nie mam. O kurde! Ja pierdzielę, ale mam lipę. Nie, no proszę, z dwóch stron, no kurde. Mordo, oddychasz? Żyjesz? Siema. Chciałbyś może debnąć? Dziękuję. Czy tu jest klepanina? O, tak, tu jest bardzo klepanina. O ty mendo, stopora do mnie. O ty kurde, to jest drugi, ty. 70. Też jeden. Drugi. Nie debniesz. No nie dednie. No to jest fenomenalne, że on tu cały czas siedzi, nie? Mordzia, ty będziesz uciekał do końca drania? Nie, on tylko z tego topora będzie walił, nie? Ja pierdzielę. Dobra, nareszcie, mamy go z głowy przynajmniej. O kurde. Kraka ma. Leży! Woo! Krzyż, ale to było potężne. Następnych, dawać mi następnych. Szybki tapik, dobra. Elegancko, to mi się podobało. Aha. Cheaterowaty. Ale to nic, pozbędziemy się go szybciutko. Leży. Ale ktoś do niego strzelał chyba. A. Mordo, ty masz prawo jazdy w ogóle? Bo tak mi się nie wydaje coś. Chyba jesteś krakiet, co? Nie wytrzymam, skąd on się wziął? Mordinie, poszedłem sobie obiadek wszamać delikatnie. W każdym razie wchodzę, patrzę, wylogowany jestem. Zalogować się próbuję i jest jedna wielka dupa kaszana i nie ma nic poza tym. To jest skam jeden wielki, te konta nie kupujcie tego absolutnie nigdy, broń Boże, bo to jest skam i nie można tak. I nie róbcie tego, absolutnie, przestrzegam was. Zasubskrybujcie i zostawcie łapkę w górę, że bo dla was poświęcenie duże zrobiłem. Pieniądz swój straciłem na to, jeżeli chcecie więcej pieniędzy, żebym tracił, a wiem, że chcecie. Zasubskrybujcie, załapkujcie, a na razie się żegnam. Trzymajcie się, elo!